Raz, raz, elo, elo. Tu Radio Anarchia. Jedyny anarchistyczny głos w twoim domu. Przewijamy się przez ten prawacki bełkot w sieci. Przez tą propagandę, którą serwuje nam obecny rząd i prawackie media. Nowa inicjatywa na luzie, pierwszy taki vlog na YouTube, w sieci. No i dzisiaj taki, można powiedzieć, komentarz co do ostatniej manifestacji antyfaszystowskiej w Warszawie, co do w ogóle 11 listopada 2019 roku, jak to się tam wszystko odbywało, no i tak mój w sumie taki szybki wzgląd na to. Na szybko, dwa dni po całym zdarzeniu jest możliwość nagrania komentarza do tego wszystkiego, co tam się działo. Także zaczynamy. No, trzeba powiedzieć, że manifestacja świetnie zorganizowana stała się takim naszym małym sukcesem, frekwencyjnym przede wszystkim. 15 tysięcy osób, to robi wrażenie. Największa manifestacja antyfaszystowska, antyrasistowska, antynacjonalistyczna od 1989 roku na pewno. No wcześniej, w latach 90. olbrzymie sukcesy frekwencyjne w poszczególnych miastach po kilka tysięcy osób, porównywalne do obecnych marszów równości. Natomiast tutaj faktycznie zjechało się ludzi trzy razy więcej niż w tamtym roku. Jest to bardzo pozytywny, dobry objaw. Można śmiało tutaj przytoczyć tą tezę, która jakoś tak rozprzestrzeniła się w połowie lat, tak między rokiem 2012 a 2014, że w sumie jakby patrząc zupełnie taktycznie, tak, i cynicznie, że czekaliśmy na to, żeby PiS przejęło władzę, żeby władzę przejęły właśnie ugrupowanie narodowo-katolickie, właściwie można powiedzieć też śmiało narodowo-socjalistyczne, bo socjal jest dość wysoki, przypomina to trochę czasy Niemcy lat przedwojennych, taktykę Hitlera. Natomiast no, po prostu zwyczajny populizm, nie? Zaczął rządzić w tym kraju i dla nas, dla anarchistów, dla antyfaszystów, tu trochę ośmielę się powiedzieć, że jest to bardzo dobrze, nie? Ponieważ ugrupowania nacjonalistyczne, które oczywiście odżegnują się od tego, no ale tak kolaborują po prostu z rządem, stały się ich oficjalnymi przedstawicielami mainstreamu, stały się po prostu niemodne, stają się mało atrakcyjne dla młodzieży, chociaż przypuśćmy Konfederacja jednak jeszcze weszła na tym do Sejmu, że przedstawia się jako ugrupowanie antysystemowe. Jest to kompletna bzdura, po prostu chcą do tego systemu należeć, chcą tym systemem rządzić, chcą mieć na ten system wpływ. Oczywiście w swój chory sposób. Natomiast my, anarchiści, antyfaszyści, staliśmy się ruchem oddolnym, jesteśmy ruchem oddolnym, jesteśmy ruchem antysystemowym, jesteśmy ruchem wolnościowym, nie mieszającym się w politykę. Oczywiście patrzymy politykom na ręce wtedy, kiedy dzieje się coś złego, na przykład związanego z eksmisjami, z tym, że państwo nie dba o głodujących, o wykluczonych. Wtedy my wchodzimy, po prostu oddolnie się tym zajmujemy. Staramy się pomagać zwykłym ludziom, tym, którzy przez system zostali odrzuceni. Także wracając do samej manifestacji. No, przede wszystkim właśnie mówię, zadowolenie z tego, z tej frekwencji. Poza tym manifestacja świetnie zorganizowana, bezpieczna. Nie dochodzą do nas żadne sygnały na temat jakichś ewentualnych bujek po albo przed manifestacją, ponieważ, jak dobrze wiecie, w ten sam dzień odbywał się Marsz Podłości, zorganizowany przez stowarzyszenia i organizacje skrajnie prawicowe. Zaraz zresztą będziemy się odnosić również do tego marszu, nie? Także świetnie zorganizowana, te wszystkie muzyczne platformy, bardzo fajnie wyszło, dużo ludzi, dużo młodzieży, dużo ludzi w średnim wieku, dużo ludzi w starszym wieku i
Widać było też biało-czerwone flagi, co akurat w tym przypadku nie jest jakoś mocno negatywne. No wiadomo, że my jako anarchiści do biało-czerwonej flagi mamy stosunek, można powiedzieć, niezbyt pozytywny, no natomiast akurat w tym momencie tam te nasze anarchistyczne, radykalne przekonania schodzą trochę na bok. Musimy jednoczyć się też zresztą społeczeństwa, która myśli podobnie, która myśli, idzie prosto, idzie antyfaszystowsko i miejmy nadzieję, że będzie szła też przy naszej małej oczywiście pomocy, również w tym kierunku, w którym my idziemy, nie? W kierunku wolnościowym, w kierunku jakimś takim od separowania się od systemu, od państwa, od tego właśnie systemu korporacji, podatków, takich rzeczy, no ale to o tym może później, może kiedy indziej. Natomiast tutaj bardzo fajna sprawa, bardzo fajnie wyszło. Było po prostu bardzo ciekawie, dobra atmosfera. A przede wszystkim właśnie podkreślam to, że ta frekwencja daje nadzieję na przyszłość, której na pewno nie możemy też zmarnować w jakiś sposób. I tutaj teraz przechodzę do spraw może troszeczkę mniej przyjemnych, bo miałem możliwość obejrzenia również tej relacji z TVN-u. No, TVN oczywiście wszystko tak próbuje naświetlić to ze swojej strony, że przede wszystkim byli tam ludzie. Co mnie najbardziej wkurwiło w tym wszystkim, to na przykład, że było tam 15 tysięcy osób, a i tak oni skamerowali jakiegoś typa po prostu, który miał przypinkę konstytucja, nie? Akurat ta konstytucja pasuje tutaj jak pięść do nosa w tym momencie. Nie wiem, dlaczego akurat konstytucja. Co ta konstytucja ma wspólnego z tym antyfaszyzmem? No po prostu kodziarze i neoliberałowie tak mają, że cały czas coś pierdolą o tej konstytucji. Spoko, to jest ich sprawa, nie? My się w to nie mieszamy. Zresztą te wszystkie tam manifestacje, wolne sady czy coś, no to po prostu jedna wielka kompromitacja. Nic się nie zmieniło. Sady czy tam sądy, tak, są nie są wolne, nie są obiektywne. Są sprzedajne oczywiście, łapówkarstwo się szerzy, stronniczość, kolesiostwo i tyle dały te manifestacje. Natomiast od razu przejdę do tego, co zorganizowali właśnie obywatele RP, co zorganizowało właśnie obywatele RP, no nie oszukujmy się, Platforma Obywatelska, naszym zdaniem, moim zdaniem są to organizacje prawicowe po prostu, nie? To jest ta prawica, taka bardzo stricte kojarzona z takim wilczym kapitalizmem, można powiedzieć, z takim kapitalizmem brutalnym, kiedy po prostu, kiedy coś ci się nie udało, kiedy podwinęła ci się noga, kiedy, nie wiem, złamałeś nogę, przypuśćmy, zwalniają cię z roboty, nie masz na opłaty, idziesz na bruk, jesteś wykluczony, a według tych baranów jeszcze, wiesz, jeszcze po prostu jesteś nieudacznikiem, jesteś totalnym zerem i najlepiej jakbyś się powiesił, żeby ciebie po prostu nie było, no bo tak będzie najlepiej dla społeczeństwa. O, i to jest taki kapitalizm właśnie, nie, że żadna pomoc oczywiście ci się nie należy, no to wszystko twoja wina generalnie i wal się, nie? Także tak to wygląda na taki prosty sposób. Oczywiście z punktu widzenia tych wykluczonych, do których oczywiście też w jakiś sposób jako anarchiści się zaliczamy. Według nich oczywiście, nie? Także w ten sposób, no oni zorganizowali tą blokadę Marszu Niepodległości. Nieudolnie zupełnie tam właśnie wyjebali z tym konstytucja. No i co konstytucja ma do wspólnego do Marszu Podłości, tak? No co? No przecież oni przestrzegają konstytucji, ponieważ idą sobie, manifestują tam swoje rzeczy i robią to według prawa, według konstytucji, tak? No wiadomo, że tam jakieś hasła, jeżeli krzyczą, no to trzeba interweniować, bo jeżeli to są hasła, które w jakiś sposób nawiązują do nienawiści, no ale według tak społeczeństwa, według normalnego człowieka, czy hasło, czy powiedzmy Bóg, honor, ojczyzna, to jest jakieś hasło, które namawia do nienawiści? Nie za bardzo, nie? Wiadomo, że z tym można dyskutować, że oni z honorem, czy powiedzmy, mają niewiele wspólnego, no. Z ojczyzną też nie za bardzo, no pomimo to, że ktoś sobie rano się onanizuje do portretu Dymowskiego, no to nie znaczy, że on akurat utożsamia się z ojczyzną, tak? No po prostu jest pierdolnięty i tyle, nie? Natomiast właśnie tutaj to, co oni robią, to jest jakieś szukanie dziury w całym, to jest po prostu jakaś próba pokazania się jako bohaterowie, nie wiadomo czego, potem ta policja ich wynosi, ludzie na nich klną, tam wyzywają ich od lewaków, nie? To oni z lewacją oczywiście mają tyle wspólnego, co ja z księdzem.
syf straszny się tam robi, typowa prowokacja, nie wiadomo o co chodzi, bez sensu zupełnie, zachowują się po prostu jak faszyści. Nie wiedzą czego chcą. Frekwencja tam jest nawet jacyś staruszkowie, którzy nagle sobie przypomnieli, że w Polsce jest faszyzm, że w Polsce jest nacjonalizm, że w Polsce jest nazizm i oni będą przeciwko temu protestować, a jak któryś raz tam kiedyś dostał w papę po prostu, no to już wielka afera, bo się nagle okazało, że faszyści biją, nie? Coś, o czym my wiemy od 30 lat, że tak biją, że my musimy się organizować oddolnie, że my musimy ćwiczyć sztuki walki, że na tych ulicach, żeby to jakoś wyglądało, ponieważ na policję nie można liczyć, a poza tym też nie chcemy za bardzo liczyć, bo ta policja raz bije ich, raz bije nas, jeżeli my przeciwstawiamy się w jakiś sposób też rządowi czy systemowi, nie? Na demonstracjach to po prostu ta policja jest odgórna, my wolimy organizować się sami, no a tamci właśnie, no bo tutaj policja nam pomoże, a wy anarchiści to sobie tam idźcie się bić, jak chcecie, nie? Tak wygląda też w cudzysłowie czasami współpraca z tego typu formacjami, dlatego stanowczo się temu, trzeba się od takich sytuacji odciąć, nie? Po prostu. No i co? No i... Także wracając do tego, bo się trochę rozgadałem, wracając do tego TVN-u, nie? No właśnie skojarzyło mi się to, te relacje TVN-u, właśnie jak to tam jakaś ugrzeczniona młodzież plus studenci plus działacze KOD-u, działacze Nowego Obywatela i Platformy Obywatelskiej generalnie brały czynny udział w manifestacji antyfaszystowskiej, nie? Że generalnie to jest ich, że oni to będą próbowali teraz przejąć, że byli tam jacyś politycy w ogóle Platformy i do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że skojarzyło mi się to z latami 2010-2011, kiedy te platformersy i Gazeta Wyborcza próbowały przejąć te manifestacje, ponieważ zobaczyły, że no akurat w tym środowisku mogą coś ugrać dla siebie, mogą ugrać na jakieś głosy. No i skończyło to się tak, jak się skończyło, tak? Że nagle antyfaszyści, anarchiści, czy można powiedzieć też jacyś socjaliści, no ludzie, którzy oddolnie walczą z faszyzmem, którzy organizują się oddolnie, tak? I zostali po prostu przejęci przez prosystemową Platformę Obywatelską, przez prosystemowych neoliberałów, którzy nagle zrozumieli, że uświadomili sobie po prostu, że antyfaszyzm jest modny i można na nim ugrać jakieś głosy, nie? I podobnie zaczęło się teraz, nie? Przynajmniej w tej relacji TVN-u, że no tutaj sobie idą fajni ludzie z fajnymi plakatami, tam konstytucja czy coś tam, natomiast no tych anarchistów, którzy jeszcze tam 2 czy 3 lata temu niszczyli w Hamburgu ich ciężko zarobione, w zasadzie ich ciężko zarobione pieniądze, bogate samochody, no to pomińmy, to generalnie, no tacy ludzie też się zdarzają w tych maskach, no my mówimy oczywiście temu nie, tam mówimy nie, tam maskowaniu się, tam jakieś czarne flagi, coś tam, no to nie jesteśmy do końca my, no ale jak już idą, to trudno, nie? Jest to oczywiście nieprawda, tak samo jak pierwsze marsze równości, marsze antyfaszystowskie, marsze są robione przez przede wszystkim anarchistów, przez antyfaszystów i bardzo fajnie, że był tutaj też blok socjalistyczny, blok zielony, taki blok dla klimatu, bardzo fajnie to wszystko poszło, natomiast no, od tych środowisk neoliberalnych no, trzeba się od razu jakoś odciąć, ponieważ no, skutki to potem przyniosło takie, jakie przyniosło, tak? Także tu trzeba jasno mówić, trzeba jasno to zaznaczać, nie? Że my z tymi środowiskami nie mamy nic wspólnego i nieraz nawet gdzieś słyszałem w jakichś tam dyskusjach, że tak naprawdę czym ci liberałowie się różnią od neofaszystów, nie? Także w ten sposób. No natomiast no jeszcze co do marszu niepodległości trzeba też powiedzieć, że frekwencyjnie nie poszło im najlepiej, to znaczy no 50 tysięcy osób to tam robi wrażenie, natomiast no tam jeżeli 2 lata temu było 3 czy 4 razy więcej i generalnie o wiele więcej przychodziło na te marsze wcześniej, to widać tutaj tendencję spadkową i naprzeciwko temu tendencję wzrostową co do naszej manifestacji. Także no idzie ku lepszemu. Ważne teraz właśnie, żeby tego nie zmarnować, żebyśmy za rok było nas o wiele więcej, żebyśmy się organizowali, żebyśmy organizowali sobie busy, żebyśmy tam jechali z własnymi flagami, z własnymi poglądami i zaznaczali jasno obecność anarchistów tam,
na tej manifestacji antyfaszystowskiej, żeby to się nie zrobiła jakaś ugrzeczniona, razemowska, neoliberalna manifestacja grzecznych ludzi, którzy sobie tam gdzieś idą i próbują to wszystko jakoś na swoją modłę przerzucić, nie? W ten sposób. Natomiast jeszcze do Marszu Niepodległości, to bardzo fajnie wyszła ta szmata rzucona tam gdzieś z jakiegoś bloku w stylu na ziole won, nie? Oczywiście tam się uczestniczy marszu zagotowali, no bo jak to, tam idą przecież kombatanci, no rodziny z dziećmi, zresztą te rodziny z dziećmi widzieliśmy potem na relacjach, no to tam jakaś tam czteroletnia dziewczynka, która krzyczała na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści, no kompletnie nie rozumiejąc, no to hasło by... neofaszystowskie hasło jeszcze tam z lat 80. Odnoszące się do radykalniejszej części Solidarności, no to wieszanie, no wiadomo, można z tym dyskutować, nie? To jakieś takie nakłanianie do nienawiści, no czteroletnie dziecko tego kompletnie nie rozumie, natomiast bardzo fajnie wyszła kolejna relacja tam, jeżeli tam ojciec próbuje wymusić na dziewczynce, okazało się, że jest to Oliwia, jest ona teraz bohaterem internetu, próbuje zaproponować jej hasło, że chłopak, dziewczyna normalna, a dziewczynka do końca to dziewczyna, tak. No i to dla mnie wygrało w ogóle, to jest hasło tegorocznego dla mnie, tegorocznego Marszu Niepodległości. No chłopak, dziewczyna, normalna dziewczyna. I to jest to po prostu, no, z tym się kojarzy, z tym się utożsamiamy. Po prostu wszyscy jesteśmy normalni, wszyscy jesteśmy normalnymi dziewczynami, chłopakami. Niezależnie od tego, w jaki sposób kochamy, w jaki sposób istniejemy, w jaki sposób chcemy żyć, nikt tego prawa nam się, do tego nie ma nam się po prostu co wchrzaniać, nie? W ten sposób. Także bardzo fajnie wyszło to prześmiewczo. Także ta szmata na ziole won jeszcze dokończę, no. Bardzo fajnie, tak. Po prostu niezależnie od tego, czy tam idą kombatanci, czy tam idą te właśnie pseudorodziny z dziećmi, czy tam idą jacyś, nie wiem, ludzie, jakieś grupy rekonstrukcyjne, no bądź co bądź, no czy jesteś nacjonalistą, czy jesteś faszystą, czy jesteś skrajnym rasistą, jesteś po prostu naziolem, tak? W potocznym tego słowa znaczeniu jesteś naziolem, zwykłym naziolem, odwołującym się do jakichś tam doktryn przedwojennych. Są przykłady, jest historia, jest II wojna światowa, obozy koncentracyjne, tak właśnie się skończyło, ten właśnie skrajny debilizm, skrajny radykalny patriotyzm, radykalny nacjonalizm. Nie ma w tym nic pozytywnego, to po prostu są ofiary, to są morderstwa w imię nienawiści do drugiego człowieka. Tym właśnie jest nacjonalizm, po prostu na ziole won i tyle, nie? No, ta flaga biało-czerwona tam z różnymi symbolami właśnie walki z faszyzmem, walki tam ze skrajną religią i z flagą tęczową, no to było troszeczkę też niezły pomysł, no bo w końcu, jeżeli żyjemy jednak niestety w tym dziwnym kraju, który się nazywa Polska, no to jak już tu żyjemy, no to walczmy właśnie o to, żeby ten kraj był tolerancyjny, tak, żeby ten kraj był wesoły, uśmiechnięty, otwarty, żebyśmy byli dla siebie mili, fajni, a przede wszystkim, żebyśmy nie zacietrzewiali się po prostu o to, kto jak żyje. Jeden żyje tak, drugi żyje inaczej. Ważne tylko, żeby po prostu nie nienawidził innego człowieka za to, ze względu na swoje poglądy, tak? Jeżeli twoje poglądy mówią o tym, że z urzędu masz nienawidzić innego człowieka, no to jesteś debilem po prostu i naziolem, nie? No bo tak właśnie było w tej książce Mein Kampf, nie? Którą napisał Adolf Hitler, nie? Że ty po prostu masz nienawidzić innego człowieka, nie? A za co nienawidzić, no to już się wymyśli, nie? Tylko, że inny człowiek jest zły, a ty jesteś dobry. No to jest zwyczajny właśnie nazizm, faszyzm i przeciwko temu właśnie protestujemy, natomiast no jak najbardziej, jeżeli ktoś ma poglądy takie, jakie ma, czy poglądy prawicowe, czy poglądy lewicowe, czy jest muzułmaninem, czy nie wiem, czy kimkolwiek, jeżeli nienawidzi innego człowieka, my do tego nic nie mamy, żyj sobie jak chcesz, spoko, nie ma problemu żadnego z tym, nie? Tylko się nie wpierdalaj po prostu w nasze życie, no bo będzie słabo wtedy, nie? Także na razie w ten sposób. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A jeszcze chciałem powiedzieć, no, że po prostu, że niekoniecznie, znaczy, że nie, że nasza walka z tym faszyzmem, nie? Ona nie ogranicza się do tej jednej manifestacji, że o, pojechałem na manifestację, już jestem kozakiem i teraz siedzę tam w domu czy na skłocie i będę się patrzył w sufit, nie?
nasza walka wygląda codziennie, to jest codzienna walka, to jest, znaczy walka, no też nie jakoś nie próbujmy tego słowa stygmatyzować, no po prostu zwyczajnie, no jesteś antyfaszystą, jest to naturalne zupełnie, jak wypicie szklanki herbaty rano, wstanie, nie wiem, posilenie łóżka, jeżeli ktoś lubi, nie? Normalna sprawa, nie? Także aktywizm, wlepki, niech będzie nas widać na mieście, niech będzie widać po prostu jakieś graffiti, niech ci naziści, faszyści się po prostu na tym jeszcze źle czują, jakieś plakaty po prostu, że jeżeli taki naziol sobie wstanie rano i idzie do pracy czy gdzieś tam, to niech on widzi to, że jest nietolerowany przez społeczeństwo, nie? Żeby po prostu źle się czuł, nie? Ja pamiętam kiedyś, jak pojechałem gdzieś do Czech, akurat tak się przypadkowo składało, że miałem krótką fryzurę i koszulkę Cox Parer, bo akurat ten zespół lubię. No i trochę wyglądałem jak jakiś skin, nie? Jak jakiś, oczywiście bzdura totalna, bo też miałem na sobie przypinkę anarchii do tego wszystkiego. Natomiast co odczułem? Odczułem się właśnie jak taki skin z lat 90., nie? Bo akurat trafiliśmy na dzielnicę cygańską. I po wzroku ludzi widziałem, że ci ludzie tego nie tolerują, nie? Że dla nich pierwsze skojarzenie, może słuszne, może nie, było, że jestem skinem na ziolem, no bo tamta, wiadomo, że w Czechach to wszystko wygląda tak jak u nas w latach 90. pod względem mentalności subkulturowej i właśnie tak się poczułem, jak powinien czuć się na ziol, nie? Po to, że go wszyscy nie znoszą, że jest nietolerowany, że jest niechciany, że jego ideologia nie ma zwyczajnie racji bytu, nie? I tak właśnie, taką atmosferę, może niekoniecznie z lat 90. przynosimy teraz, natomiast atmosfera takiej właśnie, że niechęci do tego skrajnego debilizmu, do skrajnego nacjonalizmu, żeby wytworzyła się na mieście, po to właśnie my jesteśmy, nie? Żeby sobie raz tam umówić się z kumplami, czy z koleżankami, czy ze swoim towarzystwem raz w tygodniu, czy nawet tam 2-3 razy w tygodniu i tam porozlepiać coś, coś pisać, coś pomazać, coś podziałać, coś pozamazywać, nie? Coś polepić właśnie, żeby atmosfera na mieście, czy żeby ona była antyfaszystowska, stricte antyfaszystowska, nie? Także nie namawiamy do żadnej przemocy, zresztą żadnych chyba przemocowych bojówek w tym momencie nie ma w Polsce, nie? O niczym takim nie słyszeliśmy. Także pokojowo zupełnie. Propaganda taka właśnie typowo, żeby to fajnie wyglądało na mieście, nie? To jest taki pierwszy etap, a co dalej będziecie robić, co będziemy dalej robić, to zobaczymy, nie? Dobra, chyba to tyle na dzisiaj. Dzisiaj troszeczkę krócej. Ostatnio rozgadałem się na temat antyfaszyzmu. Do tych odcinków oczywiście jeszcze raz zachęcam, żeby sobie tam posłuchać. To dzisiaj taki skromny komentarz na 11 listopada. Widzimy się za rok w Warszawie, żeby było nas jak najwięcej. Radio Anarchia, przebijamy się przez prawacki bełkot w sieci. Na razie, cześć.